Cześć, z tej strony Igor Sapała. Dzisiaj odpowiem na Wasze wszystkie pytania. Ulubiona nutka. Tak się składa, że chyba nie mam ulubionej piosenki. Zazwyczaj słucham tego, co aktualnie jest na listach przebojów. Ciężko było mi wybrać jedną. Artystę mogę wybrać, jest to Justin Bieber. Rosół czy pomidorowa? Rosół, zdecydowanie. Igor, co twoim zdaniem oprócz umiejętności, które posiadasz, jest potrzebne drużynie Wisły i co do niej wniesiesz, by osiągnęła sukces w tym sezonie? Myślę, że oprócz umiejętności zaangażowanie na boisku i serce, które na pewno na nim zostawię. Jak to jest być gigaczadem? Nie wiem. Co spowodowało utratę miejsca w pierwszej jedenastce Rakowa? Jakie są jego największe słabości, nad którymi musi pracować, czyli moje pewnie? Co jest w stanie wnieść do gry Wisły? Utratę miejsca myślę, że spowodowały kontuzje, które gdzieś nałożyły się w jednym czasie i to mnie gdzieś troszkę przyhamowało. A największe słabości, no to aktualnie pewnie powrót do takiej formy fizycznej, której bym sobie życzył i myślę, że to nastąpi już niebawem. A co jestem w stanie wnieść do gry Wisły? No na pewno jestem w stanie dać Wiśle dużo jakości, dużo walki na boisku i tak jak już mówiłem, oddać serce. Jak oceniasz szanse Wisły na awans w tym sezonie? No uważam, że są one spore. Jak widzę tutaj po pierwszych dniach, jaki jest poziom drużyny, jak wszystko funkcjonuje, to wierzę w ten awans bardzo mocno. Czy oglądał Kapitana Bombę, a jak tak, to która z postaci jest jego ulubioną? Nie oglądałem niestety. Czy będzie grać jak z nut? No mam nadzieję, że tak. Czy dostrzegasz różnicę w trenowaniu pomiędzy Rakowem a Wisłą? Dostrzegam, po pierwszych dniach dostrzegam. Nie jest to duża różnica, ale troszkę jest inny nacisk na inne sprawy. Także delikatna różnica jest. Jak u ciebie ze strzelaniem z dystansu? Bo u nas na bakier, w tym od kilku sezonów. To się okaże. No na pewno lubię uderzać z dystansu i jak będę miał okazję, to na pewno będę próbował. Jaki masz cel indywidualny na tą rundę? Cel indywidualny jest taki, żeby w każdym meczu pomóc drużynie na tyle, żeby po prostu wygrała i pomóc Wiśle awansować do Ekstraklasy. Czy jego styl można porównać do Marko Poletanowicza, który u nas grał w Wiśle? Ciężko powiedzieć. Myślę, że troszkę tak i troszkę nie, bo z Marko się znamy, razem graliśmy i gdzieś się uzupełnialiśmy w środku, więc myślę, że troszkę się różnimy. Majonez kielecki czy winiary? Ciężko powiedzieć, nie wiem. Oba pewnie są dobre. Czy w swojej przygodzie z piłką grałeś przy lepszej, bardziej fanatycznej i wymagającej publiczności niż na R22? Takie retoryczne pytanie. No na pewno nie. Co go skłoniło do gry w Wiśle? Czy nie miał lepszych ofert? Kto wie, czy lepszych. Jeżeli wybrałem Wisłę, to prawdopodobnie była to najlepsza oferta, więc lepszych ofert nie miałem. A co go skłoniło do gry w Wiśle? Być może właśnie ta fanatyczna publika. Dlaczego akurat Wisła? No, to już powiedziałem, dlatego, że uwielbiam grać przy pełnych trybunach, które żyją. Igor, jak przebiegają pierwsze dni aklimatyzacji w zespole? Bardzo fajnie, tu naprawdę drużyna fajnie mnie przyjęła i cieszę się, bo wiem, że to nie zawsze jest łatwe, ale już z wieloma chłopakami mam fajny kontakt i jestem za to bardzo wdzięczny. Jakie cele indywidualne stawia sobie na rundę wiosenną? Gdzie najlepiej się czuje? Na 6 czy 8? Czuję się dobrze i tu, więc nie ma to dla mnie większego znaczenia, więc tu to zależy od trenera, gdzie będzie mnie widział. A cele, tak jak już mówiłem, żeby w każdym meczu
być w topowej formie i pomóc Wiśle wygrać każdy mecz. Z kim mieszkasz w pokoju? Z Piotrusiem Starzyńskim. Pozdrawiam go z tego miejsca. Czy Wisła to dla ciebie krok w tył, żeby zrobić dwa w przód? Czy w tył? Nie wiem. Z aktualnej pozycji, w której byłem, myślę, że to jest krok taki, który powinien się wydarzyć, a propos tych dwóch kroków w przód, to zrobimy je razem z Wisłą. Czy Paweł i Piotr Tyburscy zostali już zaproszeni na majową fetę z okazji awansu do Ekstraklasy? No oczywiście, że tak. Na fetę oraz na każdy mecz. Myślę, że się pojawią i będą stałymi bywalcami. Mbappe czy Haaland? Mbappe na pewno. Co Igor myśli o kibicach Wisły Kraków i czy myślał nad wystąpieniem do Socios? Nie myślałem jeszcze nad takim wystąpieniem. A co myślę o kibicach? No na pewno po gdzieś po tym, jak ogłoszono transfer mój do Wisły, to jedyne odczucia, jakie mogę mieć, to bardzo pozytywne. Też bardzo miło mnie przyjęli i wiele pozytywnych i motywujących wiadomości, także też pozdrawiam wszystkich kibiców. Z kim złapał najlepszy kontakt w drużynie i jak ocenia pracę z trenerem Sobolewskim? Kontakt w drużynie najlepszy, myślę, że tutaj z Bartkiem Jarochem, Igorem Łasickim, Alanem Urygą też, no tutaj Michał Żyro, taka polska grupka. Gdzieś się kojarzyliśmy też wcześniej, także myślę, że tu najszybciej złapaliśmy kontakt, a pracę z trenerem oceniam na razie bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Z kim trzymasz najlepiej się z piłkarzy Wisły? To już powiedziałem, że tu z tą polską grupką. Jakim drużyną z zagranicy kibicujesz? Drużyną nie kibicuję, raczej z zagranicy żadnym. Ale gdzieś jestem fanem Messiego, także można powiedzieć, że aktualnie PSG. Ile zjadłeś do tej pory kebabów? Raz był na kolacji kebab i skosztowałem i był całkiem dobry. Jest pan defensywnym pomocnikiem. Czy ma pan inklinację do gry ofensywnej? Mam, bo gdzieś całe dzieciństwo grałem w ofensywie, także to gdzieś we mnie zostało i lubię grać też ofensywnie. Pytanie bonusowe od Angela. What does it mean for Yeti? Nie wiem, co to znaczy, mówi tak do mnie od początku. Mam nadzieję, że to coś pozytywnego, zaraz sprawdzę i obyś Angel miał szczęście i żeby to było coś miłego. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Do zobaczenia na stadionie.